Nie, co ci ten Luksemburg zrobił? Tylko teraz dobrze, dobrze to rozegraj. To musisz po prostu nacisnąć na ich... Tak, dobrze. Jest dobrze. No, a ja wtedy nie nacisłem i... Brawo! Brawo, to było bardzo skomplikowane, Kasper. Poszło mi lepiej niż tak. Nie wiem, czy się dało gorzej. O kurde, Etiopia mi jedzie. Kurde, jeszcze czym nie wygrałeś? Spokojnie. Zazwyczaj AI trwa 5 sekund. Jestem sojusznikiem, na którym można polegać. Kasper, chyba... Kasper, chyba plan B, plan B. Plan B, plan B. Zaraz zobaczycie. Zastosowałem wszystkie taktyki, a rozpadło. O kurde, paliwo. Ten dalej kurwa Etiopii nie pokonał, ja pierdolę! Spokojnie. Kasper, nie, serio, chyba plan B. Zaraz będzie jechany. Już linię kolejową zbudowałem. Zbuduję im tą infrastrukturę. Kasper, plan B. Oni kontratakują. Zaraz mi odbiją tą infrastrukturę. Aktywuję plan B. Planem plan C. Nie, zawsze. Tośmy se Kacper wybrali. Spokojnie. Sojusznika. Spokojnie. Panie tutaj Mościcki. Murzyny z motykami go biją. Panie Mościcki, panie Adolf. Spokojnie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. A, lotnictwo, dobra. Już tutaj wyślę Luftwaffe. Ja pierdolę. Polskie Luftwaffe do Supreme będziemy mieli tutaj. Supremation. Japonia. O, to mi tu. Katastrofa Hindenburga. Gdzie ty, Kasper, tym balonem popierdalasz? Jakim balonem? Katastrofa Hindenburga. A, no tak, tak. Największy ten. No, nad tym. Nad tą mapą w Polsce, jak to się mówi. Aha! Westfield. O, właśnie tam był. Okej. Okay. No, no to widać było. Skurwiony. Ty, Kasper, ogarniasz marynarkę, czy tak trenią? Nawet na to nie patrzę. Okej. Okay. No nie dobrze, no ale... Okay. Nie dobrze? Nasz towarzysz Włoch mi tak poleca. Marynarka to ja się zajmę naszą. Ja będę pięścią, czy tam płetwą. Będę płetwą. Ty Etiopii nie możesz pokonać. Dobra, co to tam. Będę płetwą naszego sojuszu. Sraket pierdakę, tyle ci powiem. Co jest cool? I tu patrzę na zaopatrzenie. What the fuck? Co ja mam tu zbudować wszystko? Panowie. Na pewno Etiopię pokonę, wtedy pogadamy. A pociągów nie ma? Mam. Pociągi masz, ale torów nie ma. No, no zbudowałem, ale za mało widać. Oni potrzebują ilu? Potrzebują 25, ja im daję 4. 15% daję za to. O! Kasper, gdzie są twoje wojska wszystkie? Co ty knujesz? Ale o co chodzi? Co ty robisz? Tak, przewidzisz wojska, nie? Nie. No i dobrze. Czemu w ogóle miałbym je widzieć? Nie. My jesteśmy we frakcji. No ja twoje widzę, że ty koło mnie stoją. No bo stoją przy twojej granicy. No, niepotrzebnie. Ja stoją tam, gdzie stały, nie chcę ci ich ruszać. A tu jest problem. Bułkarzy są myśliwce ode mnie. Tu jest pies pogrzebany. Kurwa, mać 37 Etiopia dalej istnieje. Nie, no nie wierzę. Już wiem, gdzie jest pies pogrzebany, już go odkopuję. Dobra, wszystko ma iść do Etiopii. O, już jest lepiej. Patrzę, że mało dają właśnie supplies'ów. No dlatego, że po prostu ich nie ma, no jeszcze na minusie. Tory są, wszystko jest i to nie ma zapasów. Merny hara. Ty jak ci dodałeś poziom trudności? Nie cywil, tylko ten wyżej. No właśnie. No co jest w tym złego? Przecież to tak też jak S. No tak. No proszę cię, co to jest za poziom trudności? To jest nic. No kurde, Etiopia mu dupę łoi, Kacper! Spokojnie, sytuacja jest opanowana. A czego ci brakuje? Wszystkiego. Planu. Nie no, wszystko jest dobrze. Nic nie brakuje, jak w ogóle my Włosi. To tutaj mieliśmy Cesarstwo Rzymskie, jak was jeszcze na świecie nie było. Nie potrzebujemy niczej pomocy. Kasper, przegra to. Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. No i się tam nie martw. Serio? No serio, przegra za ciebie? No nie wierzę, że za ciebie. No, że to... Lepsze wzmocnienie do Nikola. Co? Ktoś coś mówił, bo kurwa nie wiem. Nie, mówi, patrzyłem na te cele badać. Ja? No. Marginalizacja sanacji. Wiem. Fajnie, bo mam embargo gospodarczy, czyli kurwa wszyscy o mnie wszystko wiedzą, także nie jesteś fajny. Tak, bo nie fajny. I cyk dwójeczka.
Ja pierdolę, on dalej przegrywa z Etiopią. Nie przegrywa, to jest za duże stwierdzenie. Nie przegrywa. Co znaczy, właśnie nie przegrywa? Okej. Okay. Dodam, że oni stracili 100 tysięcy żołnierzy, ja 20. To też ma. O Boże, w końcu, patrzcie go! Kurwa, ile to zajęło? Panowie, co już nic. Mówiłem, nie rzucam słów na wiele. I teraz mi się pomyli. Etiopia padła. Suka, Kasper, ty możesz usunąć swoją frakcję? A jak? Właśnie nie wiem, da się usunąć własną frakcję? Chyba tak, chociaż cholera wie. No, powinieneś po prostu mieć, jak dasz prawym na siebie. Nie, a nie tego. Da się. No to weź ją. No. Ja będę miał do ciebie roszczenia do Śląska, ale tego... Chyba nie musisz tego akceptować, więc nie akceptuj tego. Ja muszę to zrobić, żeby iść dalej, nie? A, faszyzm, no. No nawet nie widziałem, że tu Śląsk zająłeś. No co, dostajesz coś, że chcesz Śląsk? Nie. A, nie, bo po prostu ja mam teraz jakby cel wojenny na ciebie, taki odbierz region narodowy. Ale spokojnie, spokojnie, nic takiego nie będę robić. I się nie da nikogo zaatakować. No co ty chcesz atakować? No nie wiem, wszystko. Czechosłowację. No nie możesz ale rozebrać ją możesz. Albo mają niepodległość od Anglików. No i co z tego? No drzewkiem można, nie? No na razie weź ich drzewkiem tam trochę. Od Anglików ma, od drzewojadów ma. Na razie spokojnie. Już dawno byli, nie było. Szwajcaria nie ma niczego. Tak myślałem, że zaraz tu zobaczę. Że Rzesza daje na tym. Od razu tylko się rzuć. Możliwe, że najpierw lecimy na ZSRR, więc nie było jakby hiszpańska wojna domowa się zakończyła. Bandyta Szwajcarię będzie bił. O, wysyłając atasze, doświadczenie można wojskowe zdobywać. No tak? Dobra. Chłop się zjebał! O kurwa! No Kasper, patrz co masz Szwajcaria. No. To jak nie zamierzasz ich atakować, to przestań uzasadniać. No to nic. Tylko jedna osoba została. Fuck off! Wujek stary. Aha, no ja niedługo będę prawdopodobnie na niego cele miał. Czy skończyła się Hiszpania? Jest! To Kasper na Stalina idziemy? Mm-hmm. Im szybciej, tym lepiej, bo on będzie miał strasznie chujowe debuffy. On ma czystkę, więc 5 sekund będziemy mogli go zapierdolić, tak szczerze mówiąc. Przydałoby się, żebyśmy we frakcji byli czy coś. Spokojnie, zaraz będziemy. No właśnie, bo to wtedy możemy się... Zaraz będziemy. ...upracować lepiej. Kurwa, ja mam takiego żula za generała. Wygląda centralnie kurwa jak jakiś mietek z podkresu. Tylko, że w mundur go włożyli. Bombowiec pszczoła. To jest kurwa nowa nazwa. Pobuduję tutaj tory lepsze, żeby my mieli wyposażenie. No, a co się jest konstabilizacja? Konsolidować konstytucję. Jak Kasper byś dał radę marynarkę ogarnąć, byś mógł zrobić desant tam u góry, koło Leningradu. Ja... moglibyście coś kupować ode mnie? Znaczy, co? Jeśli potrzebujecie, to możecie ode mnie coś kupować, nie? Ja mam dużo na jedzenie. Nie masz stali. Masz dwa stali, mam. Aha, se. To kto ode mnie to bierze za darmo, bo mi nie daje jedną fabrykę cywilną od stanu. Ja bym może i metal wziął, ale masz dwa, no to tak średnio. Czy te i wolframu. Nie, wolframu masz dwa, sorry. No właśnie, metal to ja mam niby 106 na eksport. Uno momento. No akurat stali mam dużo i amelinum. Bo nikt ze mną nie handluje, mam jedną fabrykę stanu. Naprosiłem was, byczki. O. Myk. Że tych międzynarodów. Bo jest Hiszpanią też jesteś. Defaultowo ją dodało. Min, whatever. Mogę też Węgry doprosić. No. Znaczy nie, mogę, ale nie zrobię. Jeba ich pies. Ale Kasper, Węgry teraz nie mają gwarancji. Także, nie wiem, czyś sugerował, ale... Mają z jakimś państwo włoskie, nie znam. Ale to nie jest... Czy ja im dałem gwarancję? Gwarancja. To nie jest gwarancja, tylko pachnie o nieagresji. A rzeczywiście, dokładnie, no. To nie. Także możesz napierdalać! No bo czekaj, mam pomysł, ja dam im gwarancję niepodległości, wtedy może nie będą od nikogo innego chcieli. Dobra, jeba ich. Węgry chcą dołączyć do frakcji. Nie.
What about no? Chyba dobrze zrobiłem, że dałem im gwarancję. Bo nie chcą od nikogo innego. Rozmowy na nie Bułgaria Rzesza? Co? Co ty z Bułgarami tam knujesz? Nic, sprzedałem im tylko samolot. Wow. Grubo? Widzę, że grube deale tam. Ja, to bandita. O, to bandita! No uwaga, żeby mi Rzymu nie zajęli. Patrząc na Etiopię, proszę. No właśnie, Kasper, to się jeszcze może źle dla nas skończyć, kurwa, bo on to, wiesz... Co? Ty z Jugosławii? Po co ci to? Ty masz wojnę z Rumunią? A przy okazji weszli. No dobra. No to szkoda trochę niedobrze. Bo Jugosławia im daje. Tak. Aha. Więc. Dlatego ja nie atakowałem. Bo tamci znowu mają chyba od Zabujanów i Czechów. No. A ty Kasper nie możesz Czechosłowacji trochę rozebrać? Ty masz to przez cele wojenne, możesz ich trochę rozebrać. No a nie tworzę wielką rzeszę, więc nie patrzę na to. Żeby ludzie mi się dobrze żyło. No właśnie teraz muszę tą stabilizację, bo mam tragiczną. Domagajmy się Słowenii. No to chyba. Uh-huh. Albo coś, nie wiem, ten pas tutaj im oddaję. Sudety chyba. Zażądaj kraju sudeckiego, to opodan szlusem to masz. Jeszcze nie mogę. A, już mogę. Jak ci tam idzie. Wspaniale. No wraz na całą prowincję albo gdzie. Pierdolu jeszcze nie dostaję, ale kurde, no z Jugosławią tu. Dobra, przyjmę tą pomoc w wojnie, bo to nigdy nie wiadomo. Jaką pomoc? Fuck off. No Rzesza. Nie ma żadnej pomocy. Rzesza mi wyszła. Dobra, ja daję żądanie Litwy. Chętnie ją sobie wezmę. Bo czemu by nie? Ja tutaj sobie przy Rumunii stoję, jakby coś chcieli odpierdolić. Gdzie te gwarancje są strasznie głupie, ale patrz, Węgry rozegraliśmy i nie mają już gwarancji. Tylko tak Czechosłowacja pierdolona w dupę zaraz. Turcja, plan inwestycyjny, co? Kurde? Pierdalajcie! No, idźcie tam kebaba kręcić, a nie? Być może uda mi się od Francji pakt o nieagresji dać. O, super. Daję na nich tę presję dyplomatyczną. Bo muszę drugiego agenta, kurwa. Będę gaspał, że oni się na te Sudety mogą mnie zgodzić. No nie wiem, bo to wtedy Francja może wejść. To... Poczekaj, aż ja... Znaczy, ja ile jeszcze będziesz tu uzasadniać? Poczekaj jeszcze. Uzasadnię dalej, ale... Paktu nie agresji by się nam przydał. Francją. Chociażby z Francją. Jak chcesz się ubezpieczyć od Belgii i od Holandii, to ich mogę do frakcji zaprosić. Czemu twoje 30 dywizji tak po prostu stoi na środku kraju? To jest jakiś Uber plan, tak? Ty nawet nie wiesz, o co w nim chodzi, ale jest plan! Jest plan z gatunku kurwa sprytny. Co? W tym roku wojny nie będzie. O, a dzięki Kasper, że się dostałem od Czechów. No, pozwoli, Czechy rozbierane są. Ej, Czechy już nie mają gwarancji. No, gwarancji im tu chcę. Czekaj, ja im dam gwarancję. A nie mogę, bo nie są faszystami. Kurwa. A, czekaj chwilę. Ja tu nie mam czegoś na Czech? Nie mogę Czechom niestety. Mogę im dać gwarancję takiego. Chociaż skoro tu cofnęli, może już nie dadzą mi gwarancji. I wie. No i mamy go. Litwa jest moja. Czy dywizji mi kurwa dali trochę? Dobra, mamy pakt nieagresji z Francją. Widzicie, kurwa, ja tu jestem od polityki zagranicznej. Tak. Kasper, te Czechy możesz wziąć. O kurde, ale okrążyli mnie w Nowym Sadzie. O cholera, rozbiją dwie dywizje. Może uda mi się je uratować jeszcze. Tak. O, Węgry. Chyba bym zaatakował tą Rumunię, tylko że tu w ogóle, wiesz, dwie prowincje to mam praktycznie przy nich. I tu w ogóle wyposażenia, gówno mi z tego wyjdzie. Znaczy, że tu czołgi, kurwa, mają bandyci jebani. No bo chuj. No, nieźle jak na razie. Oj. No nie. Niezbyt, cały misterny plan w pizdu. Nie, bo no, ja przynajmniej wiesz, będę ich tutaj zatrzymywał, żeby nie poszli tam z wami. Właśnie do dupy, że kurde, tutaj w ogóle wyposażenie tu nie dociera. Strasznie słabo logistykę jest. Mimo, że tutaj nawet... Koleje są na dobry poziom. Ciężarówkami to wożę i tak kurwa jest do dupy. To jest ciekawe. No. Chyba. Dalmacja, tam Makłowicz mieszka. Mam pomysł. Próbuję tak. To był dobry pomysł. Kłamałem. Nie, dlaczego tu w ogóle nie mam żadnych zaopatrzenia, nie wiem, o co tu chodzi. Dlaczego oni tak chujowo są? Dlaczego Jugosławia dalej istnieje? Aha, ja zrobiłem z nim marionetkowe państwo. Czemu? Taka jest moja polityka. Po co gnębić nacje, które można się z nimi dogadać? Znaczy oni mi dają teraz 6 fabryk za darmo i nie mam nic... No jak się uwolnią?
takiej opcji nie ma. Dają mi 6 fabryk, tutaj myk. O, z dwóch stron będziemy ich zaraz... Rozbierz ich, a nie będziesz się z nim bawił. No i kurwa nie. Po co ta rumia? Teraz to głupio tu wszystko wygląda. Transylwania powstała.